Hej, dzień dobry, witam Was na moim kanale Alicia in Beadland. Tu Alicja z tej strony. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić zawieszkę na lusterko wsteczne, na lusterko w samochodzie. Ale to może być również zawieszka do kluczy, albo no, nie do telefonu, bo jest zbyt ciężka. Ale może to być zawieszka do kluczy, może to być zawieszka na torebkę. O, jakaś ozdoba gdziekolwiek, to jest taki aniołek w formie aniołka. Bardzo łatwo się robi. I do wykonania tego aniołka potrzebujemy taki jeden długi sopel. Ten jest akurat z porcelany. To jest porcelana. Ja kupiłam całą taką nie wiem, całą taką string. Nie wiem, jak to po polsku. Na AliExpress. Zapłaciłam za to jakieś nieduże pieniądze. Nie pamiętam, ale link podam. Podam pod filmikiem. Było ich 13. 13 na tej żółce. No i już dwa tutaj mam. No jakby zdjęłam z tej żyłki. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 13 razem. Chyba coś koło 6. Nie na AliExpress. Nie, na eBayu kupiłam. Na eBayu, ale z Chin. Te skrzydełka z metalu też kupiłam na eBayu chyba, albo na AliExpress, nie wiem, znajdę linki, jestem trochę nieprzygotowana, bo tak jakby z biegu robię ten filmik dla Was, ale będą linki pod filmikiem. Potrzebujemy czapeczki, no jeden taki większy koralik, to jest akurat, to jest muszla, pokrywana muszla, bardzo piękne, wygląda jak perła, ale to nie jest perła, tylko pokrywana muszla. Kupiłam w Hobby Lobby, ale nie zapłaciłam tyle, bo ja zawsze kupuję, jak jest przecena, jak jest 50-60% off, wtedy idę na zakupy do Hobby Lobby. 4,32 dolara. Tu jest, o, to wszystkie, które były na tej żyłce. Także też dobry zakup. Więc potrzebujemy to, potrzebujemy czapeczki, potrzebujemy drut. Potrzebujemy, tutaj nie ma, ale do zawieszenia to ja wykorzystam taką, nie wiem, znowu nie wiem, jak to nazwać. O, takie coś, to już nie jest sznurek, tylko na nim nie wstążeczka, bo to jest w formie takiego okrągłego rulonu. Zapięcie, dwie końcówki i kółeczko. Można też, tak myślałam, że mogę wykorzystać również taki ładny błyszczący koralik zamiast tej perły, zamiast tej, no niby perły, ale zamiast tej muszli. Też byłoby może i ładnie. Może to być nawet jakiś inny, na przykład, no ale błyszczący, myślę, że ładny by był, właśnie taki facetowany, jako kamień urodzeniowy na przykład, jakiś tam, nie wiem, zależy kiedy kto się urodził, listopad to topaz na przykład, a marzec to szafir, także można zrobić w innych wariantach kolorystycznych. No i ten drut to jest 20 gauge, to jest chyba milimetr przekroju,
nawet nie wiem. No i taki spory kawałek tego drucika musimy sobie przyciąć. Myślę, że tyle to wystarczy, żeby nam się dobrze pracowało. Dosyć wygodny musi być ta długość. No i teraz prostowanie. No, prostowanie nie jest proste, chociaż się wydaje, że co za problem wyprostować drut, ale jest to problem. Ja nie mam specjalnego narzędzia do prostowania, bo są też takie narzędzia, ale nie mam takiego, więc postaram się go w miarę wyprostować w rękach palcami. Myślę, że jest ok. No i zaczniemy od dołu, czyli od tej pętli. O, chyba to trochę za duża będzie. Chyba będzie trochę za duża, więc przytnę. No źle. Nie skoncentrowałam się za bardzo, ale myślę, że tak tyle wystarczy. I takimi szczypcami okrągłymi robimy pętlę. Czyli zawijamy tę końcówkę do środka tego druta. Drutu. Nie wiecie co, naprawdę gubię język polski powoli. Nie wiem. Niedobrze. Taka pętla pozwoli nam również, żeby coś zawiesić. Jeżeli to będzie zawieszka do samochodu, to można tutaj zawiesić na przykład jeszcze choinkę pachnącą. Zapachową, albo jakieś inne, coś mniejszego, zapachowego, i będzie sobie tak dędało na lusterku i pachniało. No i po kolei nakładamy najpierw ten biały długi, później skrzydełka. Teraz tutaj, żeby nam się to tak nie ruszało na tym drucie, bo dosyć duża jest ta dziurka, ja wymyśliłam, żeby też ładnie ta kulka nam się trzymała, bo jak założymy bez tego, to zobaczcie, to taką mamy przestrzeń tutaj. Nie wiem, czy to widać dobrze w kamerze. Więc tę przestrzeń wypełnimy, ja wypełnię takim rondelkiem czy przekładką, nie wiem jak to nazwać. Akurat mam taką, to jest 4 mm przekrój i ona się świetnie tu wpasowuje, wypełnia nam tą lukę. Teraz główka naszego aniołka. Ale może być też na przykład ten. To jest 12 mm wielkość tej kulki, więc taka, myślę, dobra proporcja. Może być też większa, jak chcecie. Mniejsza już będzie chyba za mała. No, więc może być jeszcze właśnie w takim wariancie, myślę. Jakaś czapeczka. Też ładnie. Jakby była jeszcze właśnie w kolorze urodzeniowym, to no, fajny prezent, uważam. Mam jeszcze taką czapeczkę, ale ta jest chyba za duża moim zdaniem. Więc moja opcja jest taka, ja wybieram tę opcję, czyli ta biała perła, perłowa kulka i ta mniejsza czapeczka. Tak. I teraz nie wiem, można jeszcze tu założyć taką na końcu, bo ona tak ładnie też ta kuleczka,
jak widzicie, znowu jest większa dziurka niż drucik i może się przesuwać. Jakby nie będzie to wszystko zbyt sztywne, więc można jeszcze założyć taką kuleczkę, która ma mniejszą dziurkę i ładnie się wpasowuje w dziurkę tej czapeczki i wszystko nam ładnie trzyma w ryzach, że tak powiem. Więc ja zostawię tą wersję z tą kuleczką i znowu będziemy musiały zrobić pętlę, czyli zaginamy drucik pod kątem 90 stopni, obcinamy około, pozostawiając około 8 mm, 1 cm może. Obcinamy nadmiar i znowu robimy pętlę. Zawijając drut do środka, tworząc taką właśnie pętlę. No i w sumie nasz aniołek jest gotowy. Teraz wystarczy go zawiesić. Ja wybrałam właśnie ten trochę za gruby. No i teraz mamy mały problem, jak to. Dobra, czyli spróbuję to troszeczkę odwinąć i zawinę, jak już, o właśnie, w ten sposób, jak już mi się ten sznurek przełożył. I tak to będzie wyglądało. I teraz długość, no na lusterko ja preferuję jakieś raczej krótsze takie elementy, bo jak mi za bardzo dynda w samochodzie, to mnie rozprasza, więc ja myślę, że dosłownie taka długość będzie ok, tyle aby to wisiało na lusterku, pod lusterkiem, żeby ten aniołek sobie tam dyndał, więc tyle mi wystarczy. I zaraz zmierzymy, zobaczymy, ile to jest, żebyście wiedzieli. To jest około 19,5-20 cm. I teraz zakładamy końcówki. One są bardzo łatwe, że tak powiem, w użyciu. Między dwie takie tulejki, jakby wkładamy na sznurek, zaciskamy. Niby trzyma, ale jednak spróbuję z klejem. Myślę, że klej będzie zdecydowanie lepszy. To jest taki all-purpose, taki klej, odrobinę. Zanurzyłam odrobinę w kleju.
umieszczam mój sznurek, końcówkę w zacisku. Poczekamy, aż wyschnie. Jeszcze trochę. Okej. No i tutaj trzeba teraz założyć kółeczko. Przekładamy kółeczko przez jedną z naszych końcówek na druciku, na sznurku. Zaciskamy. Mamy zapięcie gotowe. I tak to będzie wyglądało. Słuchajcie, taki mamy efekt końcowy. Myślę, że bardzo fajny, udany na prezent. Tak jak mówię, jeszcze można tutaj albo na przykład jakąś sentencję zawiesić, karteczkę, jakiś kawałek ładnego papieru czerpanego, czy nie wiem, coś na kawałek drewienka z jakimś wygrawerowanym napisem, z jakąś sentencją fajną. Także możliwości jest sporo. I również, jeżeli zostaniecie przy na przykład tym białym kolorze, który no, mi się bardzo podoba, jest taki neutralny, to ta przekładka może być na przykład w kolorze urodzeniowym. Czyli, tak jak mówię, z tego co pamiętam, nie wszystkie pamiętam, ale kwiecień to jest chyba krystal, marzec to jest szafir, listopad to jest topaz, grudzień to jest blue topaz albo aquamarin, zdaje się. Także w różnych kolorach ta przekładeczka może być i taki fajny prezent możecie podarować najbliższej przyjaciółce albo mamie albo komukolwiek, komu uważacie. With love, z miłością. Także to tyle na dzisiaj i zapraszam do oglądania moich innych filmików, na których pokazuję, jak robić fajne rzeczy, fajną biżuterię, ale nie tylko biżuterię, jak widzicie, bo właśnie taki aniołek na przykład, a będą jeszcze inne ciekawe rzeczy. Także dziękuję na dzisiaj. Polub filmik, jeżeli ci się podobał, albo skomentuj, nawet jeżeli coś ci się nie podobało, to również każdą krytykę przyjmę, bo chcę robić fajne filmiki, takie, żeby dla was przynosiły korzyść, żeby dawały wam jakąś wartość. No i tymczasem przygotowujcie się powoli do świąt. Do zobaczenia. You've always been a friend to me. I've struggled hard, but I failed.